Literatura uwielbia wielkomiejską przestrzeń. Duże miasta, metropolie ukazywane są w niej przede wszystkim na dwa sposoby. Po pierwsze jako ziemia obiecana, czyli miejsce, gdzie spełnić się mają wszystkie nasze marzenia, a po drugie jako molochy, potwory, które wysysają z ludzi wszystko to, co najlepsze. Nigdzie indziej nie odczuwa się wyobcowania i samotności tak dojmująco jak w wielkim mieście. I o tym będzie właśnie nasz dzisiejszy odcinek. Samotność w wielkim mieście. Opowiemy Wam o kilku książkach, które przedstawiają ten problem w bardzo interesujący sposób. Rozmawiać będziemy także z Jakubem Małeckim, jednym z najzdolniejszych pisarzy młodego pokolenia, który właśnie w swojej najnowszej powieści Nikt nie idzie również dotyka tej tematyki. A spotkamy się z pisarzem w klubu kawiarni Kicia Kocia na warszawskim Grochowie, czyli dzielnicy, która odkrywa ważną rolę w jego najnowszej książce. Jakub Małecki jest dzisiaj gościem Prologu, autor wielu opowiadań, powieści, m.in. bestsellerowego Dygotu, Rdzy i nominowanych do Nagrody Literackiej Nike Śladów. A dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o Twojej najnowszej książce, czyli o Nikt nie idzie, ale no, a przede wszystkim cześć. Dzień dobry. Na początek chciałam się zapytać właśnie o Twoje początki pisarskie, bo jeszcze parę lat temu chyba bardziej marzyłeś o tym, żeby być pudzianem niż pisarzem nominowanym do Nagrody Literackiej Nike. No zdecydowanie. Znaczy ja w ogóle jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ja się zajmuję tym, czym się zajmuję, bo no tak jak mówisz, jakieś tak moje marzenia dryfowały zupełnie w innym kierunku. No tym pudzianowskim nie zostałem, ale jakoś nigdy nie wyobrażałem sobie, że ja, który się urodziłem w Kole i który siedziałem przez większość czasu przed blokiem, że ja mógłbym robić coś innego niż coś takiego bardzo normalnego. I teraz robię coś, co mi się wydaje zupełnie wyjątkowe i tylko czekam, aż przyjdzie taki moment, kiedy się okaże, że nie wiem, że wszyscy się zorientują, że ja jestem tym chłopakiem spod bloku i mi na przykład zabiorą jakieś tam te nominacje czy cokolwiek, albo że mnie mama obudzi i powie, że trzeba iść do szkoły, nie? Więc mimo, że już to dosyć długo trwa i już tych książek napisałem sporo i teoretycznie powinienem się do tego przyzwyczaić, to jakoś nie mogę do tego przywyknąć. To wszystko mi jakoś tak... Jestem zawsze taki trochę przyczajony. To nie jest tak, że chodzę swobodnie na te wszystkie spotkania autorskie i na jakieś takie inne wydarzenia, bo cały czas mam wrażenie, że ja do tego jakoś nie pasuję, że zaraz wszyscy się połapią, że właśnie ja nie pasuję. Nie? Mm-hmm. No właśnie, bo przez wiele lat chyba nie mogło się przyzwyczaić do tego słowa wybitny pisarz, określenia wybitny pisarz młodego pokolenia czy artysta, bo pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedziałeś, że artysta kojarzył ci się z wypierdkiem stojącym za dużym swetrze gdzieś tam pod ścianą. No tak, czy już myślisz o sobie właśnie w takich kategoriach pisarz, artysta, czy jeszcze się nie możesz powiedzieć? Znaczy, no myślę tak, ale jak na przykład poznaję kogoś, nie wiem, na jakiejś domówce, w jakichś okolicznościach i gdzieś tam pada to, że a czym się zajmujesz i tak dalej, to raczej staram się używać takich wykrętów w stylu, że mówię, że ja to piszę książki, że nie używam, że jestem pisarzem, bo to mi brzmi jakoś tak dziwnie, a że nigdy w życiu nie powiedziałem, że jestem artystą, bo w ogóle wydaje mi się, że nie jestem. Ja po prostu jestem taki bardzo uparty i bardzo pracowity, wydaje mi się. A artysta znaczy uważa, że nie jest pracowity i znaczy taki stereotypowo myślałeś kiedyś, no, tak? No właśnie tak jakoś zawsze mi się to wydawało, że artysta to jest ktoś, kto niekoniecznie bardzo dużo pracuje, nie? I jak ja patrzę na to, ile ja pracuję i jak dużo poświęcam wysiłku na to, żeby, no nie wiem, każde zdanie w książce było takie, jak ja bym chciał, żeby było, to mi się to wydaje, że to jest taka praca bardzo mało artystyczna, to znaczy, że ona jest, że to takie żmudne dłubanie w tym języku. Nie wiem, może się mylę, no ja miałem takie jakieś oczywiście standardowe wyobrażenie, że artysta to jest taki koleś, który, czy tam dziewczyna, która wstaje gdzieś tam o 13 i nie wiem, pije wódkę, napisze jedno zdanie i idzie do miasta, nie? Jakoś tak mi się to kojarzyło. Więc może mam wypaczone zupełnie to spojrzenie. No ale jakby no, już teraz nie mogę się jakoś inaczej nazywać niż pisarzem, bo ja nic nie robię innego. No, jeżeli nie jestem pisarzem, to już nie wiem, kim miałbym być, no nikim. Ale przez chwilę miałeś tak zwaną normalną pracę. Pracowałeś jako doradca bankowy i też czytałam, że musiałeś bardzo kombinować, żeby zajmować się w pracy tym, co cię najbardziej interesuje, czyli literaturę. No tak, to w ogóle
strasznie dziwne rzeczy tam wychodziły. To znaczy, ja w pewnym momencie więcej czasu w pracy poświęcałem na pisanie i czytanie książek niż na rzeczywiście pracę, więc no jakoś tam tak lawirowałem i jakoś nikt się specjalnie nie połapał, ale doszedłem do takiego momentu, bo w tych bankach i w tym doradztwie finansowym pracowałem chyba, nie wiem, z 7 czy z 8 lat. Natomiast doszedłem do takiego momentu, że musiałem się zdecydować, że albo no, przestaję to robić wieczorami, w weekendy, w tej pracy, no bo ile też można tak ściemniać, no albo po prostu rzucam tą pracę i próbuję to robić tak już na serio. No i trochę miałem poczucie, że to jest taka samobójcza decyzja. Wszyscy znajomi z banku, ze studiów, bo ja też kończyłem bankowość, wszyscy mówili, że no stary, trochę głupio, nie? No bo rzucasz normalną, dobrą pracę, żeby pisać książki w kraju, w którym teoretycznie nikt nie czyta książek, nie? Ale mi się zawsze podobały takie, podobało mi się takie rzucanie się na rzeczy niemożliwe i nawet jeżeli miałbym się naprawdę mocno sparzyć i miałoby mi to nie wyjść, to wolałem zrobić to i wiedzieć, że spróbowałem. Zawsze tak miałem też z podnoszeniem ciężarów, że lubiłem podchodzić pod coś, czego teoretycznie nie powinienem podnieść i nawet jeżeli nie podniosłem, to się i tak cieszę, że spróbowałem, nie? Bo ja wiem, że to brzmi może banalnie, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach łatwo jest tak się prześlizgiwać w tym życiu i nigdy się tak naprawdę nie sprawdzać. Mi się strasznie podoba takie właśnie sprawdzenie się, czy to w literaturze, czy w życiu, zarzucenie sobie na ramiona takiego ciężaru, którego teoretycznie nie powinniśmy podnieść. I co, i w literaturze też tak stawiasz sobie coraz, starasz sobie stawiać coraz wyżej poprzeczkę? Tak, no ja mam bardzo jakby duże takie ambicje z tym związane i nigdy nie pisałem po to, żeby się na przykład bardzo podobać czytelnikom, bo ja wiem, czy się podoba czytelnikom w dzisiejszych czasach, ja takie rzeczy nie chcę pisać, nie? I wiem, że to jest też taka samobójcza decyzja, no bo zajmuję się czymś takim, a idę gdzieś tam pod prąd tych oczekiwań pewnie większości czytelników. Ja sam się dziwię, że te moje książki tyle ludzi czyta, bo mi się wydawało, że nikt ich nie będzie czytał, nie? Bo ja je konstruuję jakoś inaczej, tam się... No i przede wszystkim nie da się ciebie zaszufladkować. No ja tak zawsze marzyłem, żeby się nie dało i... Tak jak właściwie nie przeszkadzałoby mi w życiu, żeby być, nigdy mi nie przeszkadzało, żeby być człowiekiem przeciętnym, bo wydaje mi się, że człowiekowi przeciętnemu się dosyć dobrze żyje, tak w tej literaturze chciałbym robić rzeczy nieprzeciętne, bo szkoda mi by było czasu na pisanie, żeby opowiadać tylko jakieś takie historyjki, które ktoś odłoży na półkę razem z innymi i je zapomni, tak jak u innych, bo mamy, nie wiem, setki tysięcy książek w każdej księgarni i szkoda by mi było po prostu życia. To już mógł pracować dalej w banku i sobie robić co tam chce wieczorami, niż się tym zajmować. Nie? No właśnie mówisz o przeciętności i nieprzeciętności. I twoje historie są właśnie o przeciętnych ludziach, ale w sposób bardzo nieprzeciętny i niebanalny opowiedziane. I tak jest właśnie w przypadku Nikt nie idzie również. Czy pamiętasz ten pierwszy impuls, który cię pchnął w stronę tej fabuły? Tej książki? Tak. No to pamiętam właśnie bardzo dobrze, bo czasami jest tak, że to jest takie mgliste, że nie potrafię powiedzieć, ale tutaj to było jedno wydarzenie i to w ogóle siedzimy bardzo niedaleko akurat. To jest wspaniale. No, bo jechałem tramwajem przez Grochowską i dwa razy na tej trasie tutaj na Grochowie zobaczyłem takiego chłopca, on cierpiał na jakiś rodzaj niepełnosprawności, ja nie wiem dokładnie co to było, ale on miał ze sobą taki duży plecak z stelażem bez tej wierzchni pokrywy i on był wypełniony nadmuchanymi balonami. I dwa razy jak go widziałem, to dwa razy miał ze sobą ten plecak, on był z mamą, która się tam jakoś opiekowała i ja w ogóle nie planowałem pisać czegoś takiego, jakoś ta... Pisanie o współczesnych dużych miastach mi się wydawało zawsze trochę takie banalne, że łatwo tam popaść w takie oczywistości, mnie to nigdy nie interesowało. Ale kurczę, nie mogłem zapomnieć o tym chłopcu. Ja chodziłem gdzieś tam, nie wiem, jak na spacery, czy gdzieś jechałem daleko samochodem, czy pociągiem, to cały czas, kurde, myślałem o tym chłopcu i wyobrażałem sobie... No, i nie mogłem, on mi nie dawał spokoju i mimo, że tak jak mówię, ja nie chciałem niby o tym, nie miałem takich planów, żeby o tym pisać, to mi się ta cała historia w głowie ułożyła, bo... Próbowałem sobie wyobrazić, jak wyglądało jego dzieciństwo, jak będzie wyglądała jego dorosłość, czym mogliby się zajmować jego rodzice, po co skąd te balony w ogóle, czy to jest tylko jakiś przypadek, no ale nie, no dwa razy go z nimi widziałem, więc ja sobie jakby dorysowałem całą tą historię do tego jednego takego momentu, kiedy tego chłopaka zobaczyłem i być może jego życie wyglądało zupełnie inaczej, na pewno wyglądało zupełnie inaczej, ale to już jakby to dla mnie nie ma większego znaczenia, nie? No, ta historia jest fikcyjna i...
Znaczy, niby jest fikcyjna, a to jest właśnie takie dziwne, bo wydawało mi się, że tu jest wszystko wymyślone, a jak moja żona to przeczytała tą książkę, to ona powiedziała, że tam jest, że to jest najbardziej osobista z moich książek, bo ona tam po prostu na każdej stronie widzi jakieś takie nasze wspólne rzeczy, jakieś tam moje rzeczy i mnie w ogóle od pewnego czasu najbardziej chyba w literaturze interesuje taka granica pomiędzy prawdą a tą fikcją, nie? I że w tej fikcji ja często widzę więcej prawdy niż w prawdzie i odwrotnie, więc tam bym się chciał, bo wydaje mi się, że to jest jedyny taki najmniej zagospodarowany obszar literatury, ta taka wąska granica pomiędzy tym, co było naprawdę, czyli jakąś taką prawdą reportażową, a czymś zupełnie zmyślonym. I ja tam bym się chciał poruszyć. Naszą literacką podróż po wielkich miastach rozpoczynamy od Nowego Jorku, miasta wolności, miasta spełnionych marzeń. To właśnie tu, w poszukiwaniu lepszego, spokojnego życia, przybywa nielegalna emigrantka Zu. Osamotniona, poraniona przez los, pewnego dnia spotyka równie doświadczonego przez życie weterana wojennego. Spotykają się dwie samotności i odnajdują w sobie coś, za czym długo tęskniły. Czy im się uda? No cóż, to nie American Dream, a prawdziwe życie. Częstochowa to nie metropolia na miarę Nowego Jorku, ale tu także można odczuć dojmującą samotność. Szczególnie wtedy, kiedy tak jak Wiolka przenosimy się do dużego miasta z małej wioski. Stancje to kontynuacja zjawiskowych gugu Wiolety Grzegorzewskiej. Wiolka jest już dorosła i właśnie rozpoczyna studia w Częstochowie. Musi się odnaleźć w wielkomiejskiej rzeczywistości, a nie jest jej łatwo pokonać kompleks prowincjuszki. Wraz z główną bohaterką tułamy się po tytułowych stancjach, przy okazji poznając historię Częstochowy oraz jej mniej reprezentacyjne dzielnice. Piękna opowieść o dojrzewaniu ukazana na tle Polski lat 90. Dla Burej, głównej bohaterki powieści Aleksandry Zielińskiej, Kraków był nadzieją na powrót do normalności. Po traumatycznym dzieciństwie spędzonym na wsi, ucieczka od toksycznej rodziny do miasta i rozpoczęcie terapii miały być początkiem nowego, lepszego etapu w jej życiu. Konfrontacja z miastem przyniosła jedynie ból i kolejne rozczarowanie. Okazało się, że Bura nie pasuje ani do wsi, ani do miasta. Gdzie jest jej miejsce? Może rzeka, łącznik między tymi dwoma światami, przyniesie jej odpowiedź. Do września 1939 roku Konstanty Wileman prowadził życie bon vivanta. Dzień rozpoczynał w warszawskiej kawiarni Ziemiańska, a kończył w restauracji Adria albo w łóżku kochanki. To beztroskie życie zakończył wybuch II wojny światowej. Po powrocie z frontu Konstanty odkrywa, że jego dawnej, ukochanej Warszawy już nie ma. Losy Polski mało go obchodzą, ale bardzo cierpi, patrząc na zrujnowane przez wojnę miasto. Chciałby odzyskać swoje dawne życie, naćpać się i upić, ale historia wciąż się o niego upomina, żądając odpowiedzi na pytanie, kim jesteś? Doskonała powieść o poszukiwaniu tożsamości i wyobcowaniu na tle zrujnowanej przez wojnę Warszawy. I znów jesteśmy w Warszawie, tym razem współczesnej, tętniącej życiem i pełnej ludzi. To właśnie w takim wielkomiejskim pejzażu Jakub Małecki umieścił akcję swojej najintymniejszej i najbardziej kameralnej książki. W Nikt nie idzie opowiada z dużą czułością historię przedziwnego spotkania. Olga dostrzega w tramwaju pewnego mężczyznę, który ma plecak wypełniony kolorowymi balonami. Nie potrafi o tym mężczyźnie zapomnieć. W wyniku tragicznych okoliczności ich losy ponownie się zetkną i wtedy Olga nie pozwoli mu już odejść. Nikt nie idzie to piękna opowieść o samotności, potrzebie miłości i smutku, którego niczym nie można ukoić. I to wszystko na dzisiaj. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy podobają Wam się nasze propozycje książkowe, czy lubicie prozę Jakuba Małeckiego. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze i zapraszamy do dyskusji. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia.